Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, prosto z kuchni, nie z ogródka, nie z pola, a właśnie z drugiego mojego królestwa, kuchnia. Dzisiaj tak zaplanowałam upiec w końcu makowiec. Mój tata uwielbia i da się za niego pokroić, tak jak mamusia za chałwę i za sernik. No i tak już noszę się z tym zamiarem upieczenia makowca chyba z miesiąc. No i dzisiaj skończyła mi się tam robota na ogrodzie i mówię tak, no w końcu wezmę się za ten makowiec, no a jak już go piekę, to od razu nagram odcinek, żeby pokazać Wam, jak u mnie robi się ten makowiec. To jest przepis, który jeszcze moja babcia robiła. Cały sekret makowca jest w przygotowaniu maku. Tutaj nie kupuję tych takich gotowców, bo to są sztuczne masy. One są często z niepotrzebnymi składnikami i są gorzkie, nie mają tego smaku. Cała kwintesencja makowca jest właśnie w przygotowaniu maku. Jak moja babcia mówiła, można spierniczyć dosłownie wszystko. Może wyjść nawet drożdżowe, zakalcowate, ale jeżeli mak będzie dobrze zrobiony, to reszta wszystko ujdzie. No i tutaj na samym początku przygotowanie rodzynek do makowca. Trzeba je dzień wcześniej namoczyć. I moja babcia moczyła je w nalewce wiśniowej. Była mistrzynią w robieniu nalewki wiśniowej. I właśnie rodzynki moczyła w nalewce wiśniowej. Później długo poszukiwałam, czym zastąpić tą nalewkę wiśniową. Można alkoholem, można moczyć je w mleku, ale najlepiej sprawdza się sherrydan. On jest fajnie połączony i to te rodzynki tak nasączy, nasyci, że później ten makowiec będzie... Jak upieczecie, to zobaczycie. Dzień wcześniej, dlatego że one będą piły, zalać rodzynki luźno, one będą sobie pływały, ale przez noc zrobi się taka kleista konsystencja. Tutaj nic nie odlewamy, nie przepłukujemy. Właśnie bardzo ważne jest, żeby ten alkohol został. Rodzynki dzień wcześniej. Mak. Maku nie płuczę. Moja babcia nigdy nie płukała maku i mówiła, że płucząc mak wypłukujemy wszystko, co najlepsze. No chyba, że jest on bardzo, naprawdę bardzo zabrudzony, to trzeba go ewentualnie odsiać, przepłukać. Ja tutaj takiej potrzeby nie mam, bo mak jest już czysty. Zalewam go mlekiem. Mlekiem dosyć luźno, tak żeby on pływał i będę go gotować na wolniutkim ogniu, aż on to mleko wpije, aż ten mak się uparzy. I do tego dodaję już teraz aromat. Aromat rumowy. Można dodać migdałowy, można dodać arakowy, ale osobiście uważam, że rumowy, on ma posmak, no rumu, krótko mówiąc, i do maku pasuje chyba tak naprawdę najbardziej. Dlaczego teraz, a nie później? Bo teraz jak ten mak będzie się prużył, my to mówimy prużył, gotował, dochodził, miękł, to przejdzie tym aromatem. Jeżeli będziemy później dopiero dodawać, to nie będzie tak wyczuwalny, jak właśnie dodany teraz, bo on teraz napęcznieje tym aromatem. Także istotne jest dodać teraz, później jeszcze też, ale najważniejsze jest teraz. No i stawiam na gaz, na bardzo wolny ogień, tak żeby to się dosłownie pykało. Nie może się gotować, dlatego że jak postawimy i damy ostry ogień, zacznie się gotować, on nie napęcznieje, tylko się ugotuje, a on ma napęcznieć, on ma się napić mleka i napić aromatu. To jest bardzo ważne, na bardzo wolniutkim ogniu. Zobaczcie, kto się pojawił. Przyszła mamusia i już mówi... Podwórka, zmarzłam w ręce i mówię, żebym kawę wypiła. A córka mówi, jeszcze chwilę. A za chwilę przyjdzie Edziu i będzie to samo. Tak zajrzy tutaj przez drzwi i zrobicie może kawę? Zrobimy. Tak.
Ale zobaczcie teraz tutaj. Tak. Gotuje się, próży się mak. Zaraz ja przełączę kamerkę. Zobaczcie, jak mak ładnie wchłonął mleko. Podwoił już swoją objętość. No i tutaj trzeba pamiętać, że garnka trzeba pilnować, bo jeżeli mleko zostanie całkowicie wchłonięte, to mak będzie szybciutko przywierał do garnka i możemy tutaj spalić mak razem z garnkiem. Mleka daje się tyle, aby mak luźniutko pływał w tym mleku. No i później czekamy, aż całkowicie zostanie wchłonięte przez mak, a nadmiar, jeżeli będzie troszkę więcej tego mleka, nadmiar musi wyparować. I czas na rozczyn. Wszystkie składniki będziecie mieć podane w opisie, także kliknijcie sobie palcem w tytuł tego filmu i składniki się pojawią. Rozczyn bardzo prosto, drożdże z cukrem. Najpierw rozmieszowuję, one się bardzo ładnie pod wpływem cukru rozpuszczą, wejdą w reakcję i powstanie płynna masa. Drożdże są już płynne i teraz do tego dodaję ciepłe mleko, nie prosto z lodówki, z tego względu, że drożdże wystraszą się. Musi być ciepełko, one kochają ciepło, kochają cukier, wtedy bardzo ładnie będzie rosło ciasto. No a na samym początku rozczyn i mąka. Mąka przesiana, konieczność przesiania prosto mąki, wtedy ciasto będzie delikatniejsze. Mimo że jest ona prędzej przesiewana, to tuż przed zrobieniem rozczynu czy jakiegokolwiek ciasta mąkę należy przesiać z tego względu, że ona się napowietrza. Jeżeli przesiejemy ją do miski, w której się tą mąkę przetrzymuje, ona pod wpływem godzin czasu dociska się. Nabiera taką strukturę zbitą, a tutaj chodzi, żeby ona była delikatniutka, puszysta jak pierzynka. Stąd ważne jest do każdego ciasta przesiewać mąkę bezpośrednio. Chyba starczy. Się trochę rozsypywał. Ile nie dacie, to będzie. Jeżeli sypnie się za dużo mąki, można dodać troszkę mleka. Jeżeli będzie za rzadkie, dodajemy troszkę mąki. Te przepisy to są przepisy na garści, na oko. I tutaj tak naprawdę proporcja jest tylko umowna, a sami komponujemy sobie. Troszkę muszę dolać mleka, bo mi wyszło ciut gęste. I teraz rozczyn. Odstawię sobie na piecu kuchennym, przykryję ręcznikiem, ścierką, żeby miał ciepło, żeby mi tutaj urósł. Jeżeli nie macie pieców kuchennych, można nagrzać kuchenkę tak na 20-30 stopni, nie za mocno, i wtedy uchylić leciuteńko drzwi i taki rozczyn wstawić. Rozczyn i ciasto drożdżowe kocha ciepło, nienawidzi przeciągów ani zimna. To jest tak jak dzieciątko. Jak mu dupka zmarznie, to później kicha, tak samo jak ciasto drożdżowe. Jeżeli pociągnie gdzieś tam chłodu, to niestety później będzie po cieście drożdżowym. Grudek nie trzeba dokładnie rozgniatać, bo to i tak później będzie zagniatane. Wędruję z moim rozczynem na kuchnię. Tak wygląda teraz. Rozczyn pięknie wyrósł, mąka do miski oczywiście przesiana, ale piękna struktura. Jajka, jedno całe jajko i żółtka. Osobiście daję 6-7 żółtek. Żółtka wpływają na kolor ciasta drożdżowego i na jego strukturę. Jeżeli nie macie tylu jajek, można spokojnie dać tylko 2-3 i też drożdżowe będzie. Jednak u mnie babcia zawsze mówiła, że drożdżowe to wbrew pozorom jest ciasto królewskie i
powinno mieć jak najwięcej żółtek, wtedy jest bardzo dobre, ale z kilku też wyjdzie, też będzie dobre. No i reszta mleka, cukier zwykły i cukier waniliowy. I teraz to zagniatam. I teraz, gdy wstępnie jest zagniecione, dodaję roztopione, przestudzone masło. Masło nieklarowane. Osobiście tak wypraktykowałam, że niesklarowane masło lepiej pasuje do makowca, do ciasta drożdżowego na makowiec, bo do pączków to już jednak sklarowane masło jest zdecydowanie lepsze. I teraz tutaj trzeba to wszystko wrobić. Jeżeli ciasto będzie miało przyrzadkawą konsystencję, to trzeba dosypać troszeczkę mąki. Ja już widzę, że też troszeczkę będę musiała dosypać, ale to dopiero jak wyrobię tutaj masełko z tym ciastem na gładziutką masę. No i tak jak mówiłam, jest troszeczkę przyluźne, to dodam sobie z łyżkę dwie mąki i teraz to wszystko będę wyrabiać dotąd, aż będzie ono mi odchodziło idealnie od ręki, nie będzie się kleiło i będzie oddychało. Co znaczy oddychało? Podczas robienia będzie słychać takie, jakby bąbelki pękały, takie pff, pff, takie coś będzie ciasto robić. Wtedy znaczy, że jest dobrze wyrobione. Można robić to mikserem, robotem. No i dzisiaj większość gospodyń prowadzących na kanałach poleca właśnie robienie robotami. Jednak drożdżowe ciasto lubi dopieszczenie. Ono kocha rękę gospodyni. Więc tradycyjnie zagniatam ręką. Ciasto już oddycha. Odchodzi od ręki, więc teraz nakryję je ręcznikiem, odstawiam w cieplutkie miejsce i czekam, aż mi wyrośnie. Drożdżowe rośnie i w tym czasie zabieram się za mak. Trzeba go zmielić na maszynce na bardzo drobnych oczkach. Jeżeli oczka są troszeczkę grubsze, to trzeba go przepuścić dwa, nawet trzy razy. Mak zmielony na drobniutko i teraz do tego maku dodaję 3 żółtka, jeszcze dodaję olejku rumowego, cukier waniliowy, cukier taki zwykły, ja już robię to na oko, ale tutaj jeżeli idzie o cukier, każdy musi wyłapać sobie sam swoją słodkość tego makowca. Generalnie mak powinien być słodki. No i bakalie. Bakalie to już jakie kto preferuje. Skórka kandyzowana, rodzyneczki wcześniej namoczone. One tutaj dadzą całej takiej esencji dla masy makowej. I teraz to wszystko dokładnie trzeba wymieszać. Na sam koniec białka ubite na sztywno. Całych jajek nie, bo tutaj chodzi o to, aby tą masę zagęścić, żeby ona później się nie rozlatywała w makowcu. Białka mają stać tak, nie wypaść. I teraz delikatnie to wszystko wymieszam. No i będę sprawdzała jeszcze dosłodzenie. I teraz jak wszystko jest wymieszane, to orzechy włoskie. Orzechy włoskie połówki, ale ja je tutaj rozkruszę, zmiażdżę. Nie mielę ich na młynku na drobniutko, bo będą za bardzo miałkie, a mają być wyczuwalne. One pod wpływem pieczenia się później makowca nabiorą takiej chrupkości i jak będzie się tego makowca kroiło i jadło, one będą miały taki wyjątkowy smak. Orzechów, ile tylko Wam się zażyczy dać tych orzechów. Ciasto wyrosło. Tutaj też bardzo ważne jest,
aby drożdże nie były prosto z lodówki. Przeważnie jak planuję sobie robić jakiekolwiek drożdżowe ciasto, czy to pączki, czy bułki, na noc wyciągam drożdże z lodówki po to, aby złapały dobrze temperaturę pomieszczenia, temperaturę otoczenia, żeby się ogrzały. Ale delikatniutkie. Ciasto rozwałkowane na całą stolnicę, dosyć cienko, bo ono później w pieczeniu będzie rosło. W makowcu powinno być dużo maku, no i równomiernie rozłożone. I teraz jeden zrobię sobie tak jak placek, a drugi zwinę tradycyjnie. Ten będzie tak jak placek, więc składam go w ten sposób. I teraz sztuką włożyć go na blaszkę. O. Ten zwijam tradycyjnie w rulonik. Ważne jest, aby tym spodem dać na spód, bo jak damy na wierzch, to nam się wyszczerzy. Wierzch obu makowców smaruję mlekiem, można jajkiem. Jajko nada takiego ładnego, złotego, brązowego właściwie bardziej koloru, a mleko nada takiego delikatnego. Jeżeli nie będzie posmarowane, to ono będzie to ciasto sprawiało po upieczeniu wrażenie takiego suchego. I ten jeden zostawiam do podrośnięcia, a na drugi zrobiłam kruszonkę. Kruszonka, mąka, masło, cukier. I na początku siekam nożem dosyć długo po to, aby napowietrzyć. I jak te składniki się trochę połączą, no to tutaj teraz rękoma zduszam, rozkruszam i tak do momentu, aż kruszonka utworzy taką, będzie tworzyć taką o jednolitą bryłę. Kruszoneczka jest dobra i daje tą kruszonkę na ten makowiec plackowy. Uwielbiamy taką wersję. Polecam. Zresztą, kto nie lubi kruszonki? Miłośnicy kruszonki, zgłoście się. Oj, chyba jest nas bardzo dużo. I im więcej tej kruszonki, tym lepiej. A ona i tak jakoś tak dziwnie szybko znika. U mnie też, jak mama robiła drożdżowe ciasto. Kiedyś to tylko przeważnie królowały drożdżowe ciasta. Nie było takich wymyślnych przepisów jak teraz. I jak mama zrobiła kruszonkę, to mało tego, że zanim na placyk wysypała to, żeśmy połowę zjedli, to później po upieczeniu, jak tylko wyszedł z pieca, jeszcze były takie piece tradycyjne, chlebowe, jak taki placek mama wyciągnęła, to my tylko za tą kruszonkę. Mama wieczorem przyszła z pracy, a tu były tylko dziury po kruszonce. Dostawała szału. Drożdże świeżutkie, dobrze ogrzane w temperaturze pomieszczenia. Ciasto rośnie błyskawicznie. I teraz wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 45 do 50 minut. Ale tutaj będę sprawdzać, bo nieraz jest tak, że piecze mi się szybciej, a nieraz piecze mi się troszeczkę dłużej. Także tutaj muszę patrzeć na kolor wierzchu i później ewentualnie robię coś takiego, że podważam tutaj i patrzę, jak on wygląda od spodu. Podnoszę papier pergaminowy. Po prostu pilnuję tego ciasta.
Minęło 45 minut. Pięknie wyglądają. Z kruszonką. Taki właśnie ma mieć kolor. I drugi, również piękny, złocisty. Z tej strony Agnieszka. A z tej strony Renia. No zrobiłam się niespodziankę Reni, wpadłam do niej. Tak, bo jest Zobaczcie. Dzień drugi. Mam rękawiczki do wyciągania, ale najlepiej jest mi wyciągać jednak ręcznikiem. A tutaj chciałam Wam pokazać, jak wyszedł makowiec w środku. Niestety do dzisiaj znikło tyle. Czary, mary, hokus pokus nie ma. Tak wygląda w przekroju. Tutaj. Ja nie wytrzymałam, bo musiałam na ten makowiec przyjechać. I widzisz, i na końcówkę już dotarłaś. No, ale dotarłam. Zaraz pokażemy. Jest troszeczkę ale aromat się unosi. Jest trochę zabawy przy tym makowcu, ale naprawdę warto. W środku makowiec w wersji placka wygląda tak. Polecam Wam właśnie zrobić takiego z kruszonką. Kruszonka jest taka może nietypowa dla makowca, ale któregoś razu jak robiłam ciasto drożdżowe i robiłam makowca. Zostało mi kruszonki i tak mówię, no szkoda jest wywalić świniakom do wiadra. I tak mówię, co z tą kruszonką zrobić? A dam na makowiec. To już będzie chyba z 15 lat temu. I no tak nam... Też tak myślałem, że to dawno temu. Dawno temu, mężu, dawno. Od razu się odzywa tam moje kochanie. Dobrze, że nie słyszycie, co teraz mówi. Ale wtedy właśnie posypałam makowiec kruszonką i to był strzał w dziesiątkę. Od wtedy piekę praktycznie tutaj dla siebie tylko makowiec z kruszonką. Jezu, jak on pachnie obłędnie. Nie wiem, zaraz spróbuję. Ja dostaję ślinę taku już. No to próbuj. Może spróbujesz na wizji. Nie chcesz. Nie chcesz, nie ma Krzysia. Krzyś to by wszystko wciągnął. On dobra, lubi. Tak. Na wizji, tak dalej. On lubi próbować na wizji. Tak. Na dzisiaj to będzie tyle. My się zaraz tutaj z Agnieszką będziemy brać za makowiec, zrobimy sobie herbatkę. A Wam życzę, żeby Wam się chciało zrobić takiego makowca z prawdziwego, z prawdziwej masy makowej, zrobionej samemu, bo ta z puszki to wiecie co? Do piętej nie dorównuje. Do następnego. Do następnego. Ja też wszystkich pozdrawiam i do usłyszenia.